Proszę Państwa, dookoła tęczy dzisiaj tańczymy, której nie ma. Czyli co? Biblia mówi, że kobiety mają postępować po męsku. A czyżby to kobiety były mężczyznami? Oczywiście, że w pewnym jadłospisie, tak. Żeby, dla krokodyla to byłoby chyba wszystko jedno, czy to jest facet, czy to jest baba, proszę Państwa. Co jeszcze Biblia mówi? Biblia mówi, jak tutaj na karmę się patrzymy, o przyjaźni Dawida z Jonatanem, takiej męskiej, męsko-męskiej przyjaźni, prawda? No, a jak się lubi, to i się czubi, to i się rękę na głowę położy, prawda? Jonatan położy na głowie króla Dawida rękę, albo odwrotnie, prawda? Ale może nie tylko na głowie. No, to jest część ciała i to jest część ciała. Proszę Państwa, w ogóle to Biblia mówi nie pozytywnie o mężczyźnie, o kobiecie, w sensie takim, żeby to na wieki wieków, amen, rozdzielać, jak to Kościół katolicki teraz poczynił podziały, w dalszym ciągu podziały czyni. Proszę Państwa, o co chodzi? Biblia mówi, że nie będzie już mężczyzny, że nie będzie już kobiety. O co chodzi? O co chodzi? Tańczymy dookoła tęczy, że nie będzie już mężczyzny, ani nie będzie już kobiet, że w ogóle to się nawet nie będą rozmnażać. Będą jako aniołowie w niebie.